Cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie i bardzo naturalnie. Czy zadawałyście sobie kiedyś pytanie, czym różnią się kosmetyki naturalne między sobą? Czy to wyłącznie jeden składnik, może kilka, może ich dobór, a może jest coś jeszcze? Przewrotnie nie odpowiem dzisiaj na te pytania, ale opowiem Wam o tym, co jest ważne w tworzeniu kosmetyków Uzdrowisko. Jak wygląda nasze credo? Dlaczego pewne zasady są tak istotne dla skuteczności? Bo twierdzimy, że skórę można uzdrawiać. Mogą to robić kosmetyki naturalne. Ciekawe? Zapraszam do oglądania. Na początek poznajmy się bliżej. Ja się nazywam Anna Bukowska i oprócz tego, że jestem współtwórczynią marki, to z wykształcenia jestem chemikiem kosmetologiem. I z wielką przyjemnością będę Wam opowiadała tutaj o surowcach i o naszych kosmetykach. A dlaczego Uzdrowisko? Historia tej marki to tak naprawdę historia wieloletniej przyjaźni kobiet i historia miłości. Miłości do natury, bo to nas połączyło. Wielka też potrzeba serc naszych, przepraszam, natura i komary, żeby tworzyć coś dobrego, żeby dawać kobietom innym, naszym koleżankom i kobietom, które nas otaczają, dobro płynące z natury. Żeby to dobro naprawdę przynosiło pożądane rezultaty, żeby kobiety były wzmocnione, żeby czuły się lepiej też same ze sobą, musiałyśmy popracować, żeby to było przygotowane naprawdę solidnie, rzetelnie i dobrze. I w tym pomogło nam stworzenie naszych złotych zasad, naszego credo tworzenia wszystkich produktów, jakie mamy w ofercie. Co to jest? Po pierwsze, wysokie stężenia składników aktywnych. Bo uwierzcie mi, że dawka naprawdę ma znaczenie. O tym, jak ona może wpływać, jak wpływa tak naprawdę na skuteczność, będzie w kolejnym odcinku. A teraz dalej. Kolejna rzecz to surowce, jakie wybierałyśmy. Wybieramy je zawsze pod kątem też solidnie udokumentowanego działania aktywnego. One po prostu muszą mieć badania naukowe, porządnie zrealizowane, które dadzą pewność, że przyniosą pożądany efekt w skórze. Kolejna rzecz to standaryzacja ekstraktów roślinnych, jakie stosujemy, bo sięgamy naprawdę po takie, gdzie mamy określone składniki, związki w zasadzie, które w nich występują, a które odpowiadają za dany efekt. Ta standaryzacja to przygotowanie ekstraktu troszkę podobnie, jak przygotowuje się ekstrakty do leków ziołowych. Musimy znać dawkę, która będzie skuteczna. O tym też będę mówiła dalej. W kolejnym kroku, to co było dla nas ważne, to pokazanie, czy nasza pewność, ale też Wasza pewność, że nasze kosmetyki są naprawdę naturalne, że tu nie ma żadnego zazieleniania, za żadnej jakoś ściemy, czy pisania tylko o naturze, a w środku może być coś nie tak. Dlatego wszystkie produkty tworzymy w zgodzie z normą ISO o kosmetykach naturalnych i składnikach pochodzenia naturalnego. To jest norma ISO 16128 i na ten temat też będzie odcinek. Kolejne to certyfikowane surowce. Certyfikowane, czyli wiemy, że to, co jest w środku, jest wytworzone z poszanowaniem natury, że jest nieprzetworzone wielokrotnie, że to jest naprawdę to dobro natury i moc natury, która działa. Kolejna rzecz to unikalne surowce. Szukamy je dla Was tak naprawdę po całym świecie i jeżeli tylko znajdziemy coś, co zaskakuje nas swoją skutecznością, ma genialne badania, no i oczywiście jest naturalne, to wierzcie mi, że to właśnie znajduje się w słoiczkach bądź u nas w buteleczkach i to całe dobro z natury do Was wtedy może trafić. Co to dokładnie jest? Bo tych surowców troszkę u nas mamy, takich, których nie znajdziecie gdzie indziej. Opowiem w kolejnych odcinkach. Na co jeszcze zwracamy uwagę?
oczywiście na zwierzęta, dlatego że zależy nam bardzo, żeby przygotowywać nasze kosmetyki, żeby to, co tworzymy, było też w poszanowaniu zwierząt. Nie testujemy na zwierzętach, dbamy o nie. Nie stosujemy też żadnych surowców pochodzenia zwierzęcego. W związku z tym nasze kosmetyki są doskonałe dla wegan. Jeżeli jesteś weganką, no to możesz być pewna, że właśnie nasza pielęgnacja będzie dla Ciebie doskonała. Ostatnia już rzecz, ale chyba jedna z najważniejszych, to zadbanie o to, żeby wszystkie formuły były po pierwsze niezwykle przyjemne w stosowaniu, żeby się szybko wchłaniały, ale też żeby były przyjemne. I tutaj postawiłyśmy na piękne, naprawdę otulające, niezwykle przyjemnie odbierane, też wiemy, że kochacie te zapachy, właśnie kompozycje zapachowe. Te wszystkie punkty, o których wspomniałam wcześniej, składają się na kosmetyki naturalne, naprawdę wyjątkowe, wysokojakościowe i naprawdę skuteczne. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, gdzie będziemy omawiać poszczególne punkty i nieco więcej Wam wtedy będę mogła wytłumaczyć. Dzięki, cześć.